Siemaneczko, troszeczkę dzisiaj zimniej, więc się poubierałem ciepło. Zrobię Q&A, cofnę się parę odcinków wstecz, może jeszcze te odcinki wczorajsze, przedwczorajsze, na niektóre pytania podpowiadam, natomiast nie będziemy już rozgrzebywać gówna, bo no nie ma to najmniejszego sensu. Z mojej strony tylko prośba do Was, nie dajcie się wmanipulować w różne dyskusje typu patrzcie, on Was obraża i nakręcają, bo takie osoby są na każdym kanale, niestety w tym i u mnie, więc po części cała ta gównoburza prowokacja z LED-ami przydała się, bo wyłapałem tych wszystkich, którzy nigdy nie uczestniczą w rozmowie, jak jest ok, ale jak tylko jest okazja, żeby komuś coś dojebać, to zaraz mi ubliżają i nakręcają innych na mnie, tak jak z tym, co powiedziałem, że o podejściu polskiego narodu. To nie jest obrażanie Polaków, absolutnie. Ja zjeździłem już troszeczkę tego świata, więcej Europy, co prawda, ale nigdy nie spotkałem się właśnie z takimi zachowaniami jak niektórzy Polacy i to było też poruszone w Dniu Świra, ta modlitwa na balkonie, tak? Wiecie o tym doskonale Wy też, że takie osoby są i nie spotkaliśmy się, przynajmniej ja się nie spotkałem nigdzie indziej z takim czymś. Prowokacje, no są, nie dajcie się zmanipulować, ja nikogo nie obrażałem. Niestety jest tak, jak jest u nas. Jeżeli coś się komuś nie podoba, to automatycznie narzuca komuś, że też mu się ma nie podobać, a jak się nie udaje, to zaczyna nakręcać kolejną gównoburzę, żeby tylko zrobić na przykładowo ze mnie tego złego, czy obliżanie mi od idiotów, debili, kurwa, no. Macie swój rozum, nie dajcie się po prostu wmanipulować. Żadnego obrażania z mojej strony tutaj nie było i tyle. Wyłapałem dużo troli osoby, które w tym ze mną siedzą, bo na przykład Kubie też o tym pisałem, że będzie taka akcja i że wyłapię sobie i napisałem mu, ile osób wyłapałem, którzy po prostu wręcz prowokują na każdym kroku, żeby tylko po mnie jechać, nie? Co tam jeszcze? Czemu statyczna, nie dynamiczna? No, ktoś napisał, że ja się tam nie rozróżniam. Rozróżniam, ja byłem przy dynamicznej wymianie. Wiem, że ona chodzi na... Jest po prostu na załączonej przekładni, że ona sobie tam chodzi. Wiem, ile wchodzi oleju, ile razy więcej wchodzi oleju. Ale miałem w Mercedesie tak i się rozszczelniło coś, bo wybuchało ten syf, który to uszczelniał. A nie każdego stać na remont skrzyni. Dlatego wolałbym zrobić 2-3 razy statyczną w obrębie, powiedzmy, 2-3 tysięcy kilometrów, niż robić dynamiczną w starym samochodzie, bo Hammer jest z 2003 roku i jeszcze temu zaszkodzić. No nie jest to takie do końca, nie? Ja wiem, że możecie się ze mną nie zgadzać, ale niektóre rejony skrzyni, na przykład dynamicznej, chodzą przez jakiś czas na sucho podczas rozruchu. Jeżeli to jest nowa skrzynia, no to jeszcze to ujdzie, jeżeli jest starsza, może tego nie udźwignąć. No ale to jest oczywiście tylko moje zdanie, ja nie neguję, bo każdy ma swoje doświadczenia, tak? To nie jest tak, że ja narzuciłem, że tak ma być. Tak samo było z tarczami, jeżeli mięsa jest więcej, to jest w czym szlifować, jest co liznąć i tyle. W nowszych tarczach tego nie ma, one są na styk i już tylko po to, żeby zmusić nowego właściciela do zakupu nowej tarczy. A w starych tarczach było tego mięsa aż ponad to, więc można przetaczać. Ale to też jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Nie tylko moje zdanie. Wiele osób ma takie zdanie, ale też szanuję Wasze zdanie, przecież nikt Wam nie zabrania kupować nowych tarcz, nie? No. Takim, powiedzmy, luźnym wstępem zaczynamy Q&A. Jeszcze raz. Nie dajcie się sprowokować, nie dajcie sobie wmówić, że ja kogokolwiek z Was obrażam, bo to zupełnie nie taki miało wydźwięk. Przynajmniej nie wydaje mi się, żeby tak było, a prowokatorów jest coraz więcej. No to lecimy z Q&A. Jadę jeszcze dzisiaj dogadywać szczegóły otwarcia sekcji trójboju siłowego, na którą już teraz zapraszam wszystkich młodych, jak i starszych fanów sportów siłowych, którzy będą chcieli poprawić swoją technikę, może startować w zawodach, może uda nam się jakieś granty z miasta uzyskać. Sam też dołożę na Wasze wyjazdy, na Wasze starty. Załatwimy, myślę, jakieś stroje, pasy i tak dalej. Po to powstaje ta sekcja, żeby wspierać młodych zawodników w tym, czego ja po prostu nie miałem, zaczynając, bo ja się musiałem zapożyczać od zera. U mnie była zawsze bieda i mówię dosłownie, była bieda. Był odgrzewany chleb w piekarniku, mrożony chleb, żeby po prostu było. I teraz jest jak jest, ale mam to, bo sobie na to zapracowałem i teraz mam możliwość pomagania innym zawodnikom, jak i pomagania ludziom, którzy nie są sami sobie w stanie pomóc,
czy działać charytatywnie, dlatego tak działam. Zapraszam Was serdecznie. W Skoczowie będziemy otwierali sekcję trójboju siłowego. No, lecimy z Q&A. Ja muszę to nagrać. Widzę, co jest jeszcze pięknego w kamerze. Jadę sobie taką dróżką, już Wam pokażę. Takie, o, różne. I tu jest jedna wąska droga, nie? Jadę po znajomego. Jedzie auto z naprzeciwka, czy tak jak teraz jechał ciągnik z przyczepą. Gość zatrzymuje ruch, wszystkie auta stoją. A grzęź sobie hamerem na pobocze i sobie jedzie powolutku, równą łąką, wymijając wszystkich. No to jest coś wspaniałego. Ja nie mówię, że H2 się nadaje w teren, nie? Że to jest taka do zapierdolania. Ale wjeżdżacie sobie tymi wielkimi oponami na taką nierówność, przejeżdżacie sobie koło tych wszystkich kierowców, którzy siedzą tak i sobie jedziecie i udajecie, że nic się nie dzieje, wiecie, tak. Jakby to było całkowicie normalne, nie? Kurwa bajka, no. Za chwilę wjeżdża już Hammer na przygotowanie. Postaram się namówić Szymona, żeby coś opowiedział, co będzie robić. On tu jest specjalistą, nie ja, więc ja będę tylko ogrywał, dopytywał, tak jak zresztą u Kuby, żeby jednocześnie też rozwijać siebie i mieć może nie coraz większe umiejętności, ale jakąś tam większą wiedzę w każdym temacie po trochu. A teraz Q&A. Czy HMB działa, czy to ściema? HMB to jest ściema. Czy kreatyna przed basenem pomoże schudnąć? No nie, czemu by miała pomóc schudnąć w ogóle kreatyna? Kiedy kreatyna, w tym na przykład monohydrat, ona wręcz nawadnia mięsień, na pewno nie jest stosowana w celach redukcyjnych. Co użyłeś do farbowania podsufitki? Do podsufitki użyłem Bono coś tam i to był zwykły czernidło do plastików. Aplikatorem sobie jechałem, trwało to naprawdę długo, ale zaletą tego jest to, że nie twardnieje jak lakier, a jednocześnie też nie brudzi. Minusem jest to, że jebie taką wilgocią przez dobry tydzień, więc trzeba auto wietrzyć. Czy stosowanie dopingu wpływa na pogorszenie odporności, częste infekcje, przeziębienia i tak dalej? Wpływa, na pewno wpływa, to zauważyłem ja, to zauważyło dużo osób, że jesteśmy na bombie, nasza odporność jest słabsza, dlatego profilaktyka większa jest niezbędna. Czy to omega-3, D3, K2, witamina C, wlewy regeneracyjne, jak jest solkosyryle, tady, czyli glutation jako antyoksydant organizmu. No, warto sobie zadbać o profilaktykę na cyklu. Problem z wyciskaniem na sztandze. Potrafię zrobić kilkanaście powtórzeń handlami po 50, natomiast sztanga 90 kg potrafi mnie od razu przycisnąć. Co mogę robić źle? Źle może robić to, że pewnie robisz za mało tej sztangi i utrwaliłeś sobie tam już jakiś wzorzec ruchowy na handlach. Ewentualnie handle kierujesz łokcie bardziej do środka, wyciskasz bardziej z tricepsu, a klatkę robisz typowo piersiowo, czyli rozciągasz łokcie do zewnątrz. Kwestia ustawienia pozycji i myślę, że będzie ok. Co sądzisz o zwykłych ziołowych boosterach teścia, jak te jak ZDMA, Tribulusy? One są dobre w trakcie odbloku. Dla całkowitego naturala to naprawdę o minimalne wartości podniesie, aczkolwiek zawsze gdzieś tam w głowie będzie coś działało. Ale żeby jakoś znacząco, no nie. Co myślę dokładnie o PPC 157, w czym mi pomogło? Pomogło mi w leczeniu naderwania klatki, w uszkodzeniu rotatorów, w mięśniu nadgrzebieniowym. Dużo miałem uszkodzeń i PPC jak najbardziej się sprawdza. Jeżeli ktoś ma problemy z łokciami, z przyczepami, no BPC jest naprawdę świetnym środkiem, polecanym zresztą przez coraz większą ilość fizjoterapeutów, którzy idą z tym duchem czasu i wiedzą, że nie sama rehabilitacja, ale dobrze ukierunkowany trening plus właśnie peptydy regeneracyjne potrafią zdziałać cuda i przyspieszyć. Nieraz dochodzę mi do formy trzykrotnie. Czy jeśli byś nie pił, nie ćpał i zajął się wyłącznie sportem, to miałbyś dużo większy wynik niż myślisz? Skąd pomysł, że ja ćpałem, że piję? To, że ja się napiję wieczorem piwa, czyli raz do roku wyjdę na imprezę i zamelanżuję, to nie znaczy, że robię to cały czas. No, jesteśmy tylko ludźmi, nie? Omdlenia przy martwych i siada jakiś błąd techniczny. Ewentualnie tak, może to być związane z powietrzem. Zła praca przeponą.
Ale zdarza się to dosyć często. Popracować nad powietrzem po prostu. A ewentualnie, czy robimy siady, fronty, może nas po prostu przydusić, tak? Tarara. Połączenie Bolt Enantura, cel redukcja oraz zagęszczenie mięśni. To nie jest tak, że do redukcji stosujemy tylko propa. Nie. Enan jak najbardziej się nada, po prostu dajemy go mniej i dbamy sobie o to, żeby ta aromatyzacja nie zachodziła tak na wysokim poziomie, jak wchodząc na masę, tak? No, zamiast tury ewentualnie dałbym wino czy oksę. Czy to prawda, że bez wyciskania na ławce skośnej klatka będzie nieproporcjonalna? Czy będzie nieproporcjonalna? No zawsze, wiadomo, u trójboistów czy wyciskaczy, którzy wyciskają głównie na ławce płaskiej, jest ta klata duża, ale ona nie jest tak rozlana. Do tego kulturyści stosują jeszcze ćwiczenia akcesoryjne, jak wyciskanie na skosie, rozpiętki, żeby ją porozciągać, żeby ta powięź zrobiła więcej mięśnia dla mięśnia, ale jednocześnie niezbędnym jest progresja ciężaru, żeby ten mięsień miał bodziec do mikrouszkodzeń, które będą się potem zmieniać, oczywiście będą się wypełniać i powiększać nam ten mięsień. Czy są jakieś ESAA, które nie podnoszą ciśnienia? No, oksa, anawar na pewno nie będzie podnosił ciśnienia, a jeżeli już, to minimalnie. To zależy od organizmu, bo u mnie... Niektórzy w ogóle nawet na teściu nie mają podniesionego ciśnienia. U mnie na bombie ciśnienie waha się w granicach 135 na 90, co jest już lekko podniesionym ciśnieniem, ale z kolei bez bomby mam bardzo niskie, więc lepiej się czuję na tym wyższym ciśnieniu. Nie dostałem odszkodowania za pękniętą koszulę. No, widzę, że mi bateria pada, więc resztę Q&A ja nagram wam w domu już. Kurwa, to tankowanie infa boli. Zaś 330 zł. Dobrze, że zaraz jest 10, bo już mnie to słabi. No, Hammer mnie, nie mogę powiedzieć, że mnie przekonuje do gazu, bo ja jestem przekonany do gazu, no. Na pewno ten gaz, no jak nie tu, to może jakieś inne auto wezmę, żeby gaz założyć. Ale tak jak mówię, jeżeli ja bym teraz założył gaz, to będzie takie troszeczkę po złości dla Kuby, bo żeby potem zakładać to wszystko, będzie musiał to rozpinać, a może i nie. Z drugiej strony, no jak zakładać, to Kuba mówił, że w Warszawie, żebym nie stracił gwarancji. Kurwa, zobaczymy, no. Zobaczymy. Ja jestem zwolennikiem gazu, żebyście sobie nie myśleli. Jeżeli można oszczędzać, to oszczędzam. Tylko, no, troszeczkę sprzeczny temat tutaj z tym autem. Jest kontrowersyjny zakładanie tego gazu, bo człowiek by chciał jednocześnie oszczędzać na paliwie, ale z drugiej strony wie, że jeszcze nie może tego gazu założyć, no. Niech może się jeszcze silnik podociera trochę, no niech pojeździ bez tego gazu. Zobaczymy. W każdym razie muszę ograniczyć jeżdżenie Hammerem, bo teraz wsiadam do Infinity, które też jest na swój sposób wysokie, a czuję się, jakbym szurał dupą po asfalcie, nie? Kurwa. Wynagradza mi to tylko to, że on zapierdala, a Hammer to jest mu, nie? No i to. Dobra, wrócę ze spotkania i będę wam dogrywał Q&A do końca. Dobra, pojedziemy dalej, bo mam jeszcze chwilkę czasu. Czy uważam, że długotrwały, utrzymujący niski poziom testosteronu może mieć negatywny wpływ na psychikę człowieka? Może. Może. I to bardzo może mieć negatywny wpływ na człowieka. Zobaczcie sobie, niektóre osoby po 40 przychodzą tak zwany kryzys wieku średniego. Muszą się dowartościowywać jakimiś zabawkami. Niektórzy mają to wcześniej, jak ja. Żartuję oczywiście. Ale tak, kurwa, nastroje złe, brak chęci na cokolwiek, czy na przykład brak libido, testosteron musi być wyżej, zawsze. To jest, ja już to mówiłem nieraz w Stanach, bo w Europie to jest taki ciągle temat tabu, ale w Stanach idziesz do lekarza, a on stwierdza, że masz za niski poziom hormonu wzrostu, czy tam testosteronu, i on ci z automatu przepisuje i jeszcze dodatkowo ci to rozpisuje. Temu tam wszyscy chodzą szczęśliwi. Otyli również, ale to od żarcia. Dobra, dobra. Aha, tutaj, bo mówiliście o tym dogrzewaniu silnika na postoju. Ja zawsze tak robiłem. Potem poczytałem komentarze
I szczerze nigdy się nad tym nie zastanawiałem, czy grzać go tak, niekiedy go na wolnych obrotach, niekiedy po prostu sobie troszeczkę jeżdżę, żeby go dogrzać. Widziałem, że Kuba jak wystawiał zetki, zanim jechały coś potestować, to stały z 20 minut na zewnątrz i się olej nagrzewał. No tutaj mówicie, żeby jednak jeździć, więc no nie wiem, ja i jeżdżę i stoję w miejscu, natomiast no dziękuję za radę po prostu, bo nie podchodziłem nigdy do tego, a muszę posłuchać, bo tam mówiliście, profesor Kliz na ten temat mówił, muszę posłuchać, znaleźć ten odcinek albo mi podeślicie i sobie posłucham. Za co mam pracę społeczną? Już mówiłem, za pobicie, którego nie było. Czy biorąc oksę stosujesz do niej kreatynę, czy zamiast niej dajesz PA? Daję i kreatynę, i PA. Przyrost masy dla ektomorfika. Mnóstwo żarcia. Nie skupiajcie się na środkach, że wezmę jakiś środek i nagle będę wielki, bo dużo osób wchodzi w sterydy i nagle uznają, że kurwa przybrali tylko 3 kilo, podczas gdy ich kolega 10. Ale ich kolega nabrał wody, drugi kolega zrobił ładną masę, ale oni jedli. To jest wszystko uwarunkowane tym, co my jemy, ile tego jemy. Ile może być na wiedzę warstw koszula? 3 warstwy. Beta-alanina, cytrulina, kreatyna, tyrozyna, kofeina jako przedtreningówka. Co bym jeszcze polecił? Do tego norwalinę i efedrynę. Lepiej walić konia nachwytem czy podchwytem? Konia lepiej walić zawsze czyjąś dupą. Spina na siłce i brak wiedzy o suplach. Pewnie ktoś cię przyciął na iniekcji, czy się mylę? Nie, to jest... słuchajcie, to jest tak. Na każdej siłowni, żeby was nie skłamać, 70% użytkowników wali koks. Potem ktoś gdzieś znajduje strzykawkę i zgadnijcie, kurwa, do kogo są pretensje albo jakieś te. Oczywiście, kurde, był Grzesiek na siłowni, to pewnie jego. No ja pierdolę, czy ja mam 15 lat, żeby takie rzeczy robić? Albo wyznaczanie mi dni, w których mogę nagrywać tylko, bo coś tam, albo ja udostępniam sprzęt siłowni, a tu za chwilę słyszę, że ten sprzęt na przykład jest niepotrzebny, bo mamy jednego takiego raka, a za chwilę ludzie mówią, że oni chcą taki sprzęt, no taki troszeczkę brak wdzięczności, albo miałem animala, nie flexa, tylko M-stack, normalnie z animala kapsułki, to, że jakieś sterydy i ten, no wszystko ma jakieś tam swoje granice, a ja wstawiłem za paręnaście tysięcy sprzęt i szczerze to nawet chyba nigdy nie usłyszałem dziękuję, to już nawet nie o to chodzi, bo to wstawiłem dla ludzi, ale jeżeli się prowadzi siłownię i nie siedzi się w temacie, to powinno się zwracać uwagę na to, co osoby siedzące w temacie mają do powiedzenia, żeby siłownia prosperowała, tak, a nie chodzić z głową wysoko w chmurach, jestem lepszy, najlepszy i on mi nigdy nie będzie gadał, no. No okej, okay, no to jeżeli to nie jest moja siłownia, ja nie będę gadał, no to po prostu ja się zawijam i tyle, no. Czy wyznaczanie, że mogę nagrywać tylko w soboty. Nie jedna siłownia by dała wiele, żebyśmy nagrywali właśnie u nich, czy to z KFD, czy ten, a tutaj jest jakiś problem, no. Czy że na przykład, no bo tam oni nagrywają, to też tak słyszałem, bo oni nagrywają, a co z tego ma siłownia, czy żeby ją oznaczać, a mało tego oznaczamy. No, nie chcę poruszać tematu, bo na pewno nie chodzi o hajs. Mam nadzieję, że nie chodzi o hajs, że ja mam jeszcze płacić siłowni za to, że mogę nagrywać u nich, mimo że robię im reklamę. Mam nadzieję, że o to nie chodzi. Ale to sobie już wyjaśnię z jedną osobą na spokojnie, bo już mi nerwy przeszły. Ile by trzeba było wyciskać mnie realnie na płaskiej, mając szansę w debiutach? Przewadzę 76 kg. W debiutach, w 76, no ze 150-160 kg. Myślę, by było bardzo ładnie. Anapolon czy metanabol? W zależności od tego, co chcemy osiągnąć. Antek, wiadomo, toksyczny, większa siła, większa masa. Metka, mniej toksyczna, aczkolwiek dużo osób przesadza z dawkami, bo dostają lewą metę i myślą, że ja mety stosowałem 30-40 mg, a są ludzie, co stosują 100-120 i mówią, że jest chujnia. No to sobie pomyślcie, co oni tam mają w tym, nie? Tu. Czy kojarzysz plan treningowy Grey School? Nie kojarzę zupełnie. Ja nie jestem zwolennikiem gotowych planów, zawsze indywidualnie pod kogoś dany plan. Czy dobry nastrój i sprawny układ nerwowy zawsze przekładają się na wysoki poziom testosteronu, czy nie?
Czy jeżeli pożyczę neuroleptyki, to mogę liczyć na wzrost testosteronu na przykład po miesiącu stosowania tych leków? Dodam, że na neuroleptykach mam w miarę dobry nastrój, ale gorzej z motywacją do treningu, co tworzy obraz tak zwanego treningu w kratkę. Jeżeli coś pominąłem, to proszę nakieruj mnie na poprzednie Q&A. Nie wiem, nie stosowałem neuroleptyków tak dużo, żeby jakoś to kojarzyć w ogóle z testosteronem, czy z jakimś chęcią do treningów. To nie jest pytanie skierowane dla mnie, a ja nie będę się wymądrzał, że przełączę szybko, poczytam sobie w internecie i wam odpowiem. Po prostu nie jestem w stanie odpowiedzieć. Ile razy udało mi się zwymiotować na zawodach lub treningu? No, trochę tego będzie. Czy stosuję kettle? Stosuję. Jaką łychę lubisz? Chivasa 12. Napoje izotoniczne. No, smakowo, okej, no ale to lepiej już sobie wziąć wodę, dać sobie szczyptę soli, troszkę cytryny i będziecie mieli napój izotoniczny, nie? Czy mam prawko na motocykl? Nie mam. Nie mam też kategorii C, ale Hammer nie wymaga kategorii C, bo waży 3 tony chyba 100, z tego co czytałem, a C wymaga od 4 chyba, tak? Nie, od 3,5 tony, 4 tony? Jakoś tak. Co do tylnych drzwi, co się nie otwierają? Nie otwierają się, bo nie mam tego cięgna Bowdena i nie mogę go nigdzie dostać. Ile wynosi mi miesięczna dieta? Nie mam diety, ale żrem dużo i ile mnie wynosi, to nie chce mi się liczyć, naprawdę. Tylko problemem jest to, że ja się stołuję na mieście, bo jestem troszeczkę leniem, a może nawet nie leniem, tylko nie mam czasu, żeby siedzieć w domu i robić. Kobieta moja też jest non-stop w pracy, więc często się mijamy. No i jemy albo na mieście, albo sobie coś po prostu zamawiamy potem, bo wieczorem jesteśmy obydwoje zajechani, także... Jak jest w końcu z tym spięciem nogi po śladku podczas wyciągania sztangi? Wydaje mi się, że kiedyś tłumaczyłeś, iż należy kolana dawać na zewnątrz, ale czy nie osiągniemy wierzchu napięcia, ściskając łaskę przewodniczami z całej siły? Wydaje mi się wówczas, że moje pośladki są bardziej spięte i... No tak, ja nie mówiłem, że kolana... Kolana na zewnątrz, żeby sobie ustawić stabilną pozycję, ale z pięciem pośladków i przywodziciela o ławkę właśnie robimy leg drive. Niektórzy po prostu odpychają się spięty i to jest tyle. Jedno nie koliduje z drugim. Ja też bardzo często zmieniam pozycję. Raz zaciskam nogi na ławce, a raz ustawiam się bardzo szeroko, w zależności od tego, na ile pozwala mi moje mobility, na ile jestem przygotowany. Czy rozważałem kiedyś start w pewnym trójboju w sprzęcie? Kiedyś tak, ale... Miałem Centuriona, tylko z tym, że w tym się źle siada. Centurion to jest taki kaftan do przysiadów. Razem z taśmami potrafi dać naprawdę, naprawdę dużo. Natomiast no, nie umiałem, bo strasznie gniotło mi to jaja. No. Ja nie wiem, jak ci zawodnicy siadają, czy oni wszyscy przed odblokiem takim totalnym, ale założyłem Centuriona i byłem w stanie zrobić tylko może połowę ruchu, bo mi gniotło jaja, bez względu jakiej wielkości był ten kaftan. Jakiej drużynie piłkarskiej kibicujesz? Co sądzisz, że kalistenice? Kalistenika jak najbardziej na plus. Drużynie piłkarskiej nie kibicuję żadnej, bo nie jest to w ogóle mój sport. Dla mnie piłka nożna skończyła się w 98 mistrzostwami świata. Oczywiście czasami sobie jeszcze oglądnę, ale tamtego czasu kibicowałem Interowi Mediolan. Jakie bierzesz witaminy, minerały? D3, K2, omega-3... Czekajcie, bo będę miał rozmowę zaraz. Dobra, D3, K2, omega-3, multipaka czasami, witamina C i tyle. No, potem różnie z tych ziółek, wiadomo, bakopę i tak dalej. Czy wolę starszą motoryzację, starsze auta, proste w naprawach, tanie serwisowanie, czy skomplikowane drogi w naprawach, wygodne auta? Zdecydowanie wolę starszą motoryzację. To wszystko, co jest nowe, to mi zupełnie jakoś tak, kurde, nie przemawia do mnie, nie? Nadwyrodnienie stawów kolanowych, MSM, ostre stany zapalne. Dobra, czekajcie, zaraz wam dokończę, tylko będziemy ten. Dobrze, już jestem. Dogadaliśmy szczegóły co do sekcji trójboju siłowego. Będziemy robić dzień otwarty. Rozwojowy temat. Na pewno wiele młodzieży się zainteresuje i ruszy dupę przed komputerów. Ze szkołami też będziemy rozmawiać. Zwyrodnienie stawów kolanowych,
ćwiczenia i środki. MSM z witaminą C, kolagen. Jeżeli chodzi o ćwiczenia, w zależności czy zaszły już tam jakieś zmiany bardzo zwyrodnieniowe czy nie, no ale to już by wypadało ustalić z fizjoterapeutą i potem znaleźć osobę, która Cię w tych treningach poprowadzi. Czy ostaryna pomoże na więzadło przy kolanie? Prędzej BPC z TB500 niż ostaryna. Ostaryna może zlikwidować ból, ale niekoniecznie pomoże w regeneracji, jeżeli coś jest uszkodzone. Jeżeli tylko dokucza ból stawowy, to ostaryna jak najbardziej. Jeżeli jest uszkodzone więzadło, to już bym celował bardziej BPC 157, TB500 i takie rzeczy. To też na Anklesarmie znajdziesz, bo tu pytasz, czy możesz zakupić na Anklesarmie. Tak. Czy widzę się bez brody? Nie, nie widzę. Środki na stres. Nie wiem, bo się nie stresuję. Nie, no, kurde, ashwagandha zazwyczaj mnie fajnie wycisza. Najlepszy sen i skupienie. No są różne rzeczy, jest ten modafinil teraz wyszedł, też będę go testował. Najlepszy sen, na przykład mi wystarczy GABA. Zwykła GABA mi wystarczy, Fenibut i takie rzeczy. Czy barki mają duży wpływ na wyciskanie, do wyciskania paski? Mają, ogromny. No, to jest ćwiczenie wielostawowe też. Czy malowałem pod sufitkę? Już było. Wizyta u Zachara prawdopodobnie będzie, ale jeszcze nie teraz. Knajpa po byku przy metrze Marymount. Skosztuje. Czy nie domalowałem pod sufitki w bagażniku? Chodzi mi ostatni słupek i koniec sufitu. Nie, tam jest plastik już. Tam jest plastik i ten plastik po prostu nie. No, takim czernidłem nie będzie miał tego koloru co pod sufitka, więc muszę nad tym pomyśleć. Ale tu widzę, że. A właśnie, już widzę, co jest grane. Właśnie widziałem na filmie, że wystawało, a to było jak próbowałem wyciągnąć pod sufitkę, żeby się dostać do ściągnięcia relingów. Ale już sprawa załatwiona, zaraz to poprawię jeszcze. Dobra, czekajcie, ja się tu znajdę, wiecie, ja wiem, że to tak trwa, ale chcę mówić w jednym ciągu, a nie, że się zastanawiam i kombinuję. Zatapianie, a zatrzymanie sztangi w wyciskaniu leżąc. Różnice w wynikach na Twoim przykładzie, jak to się ma w federacjach w IPF. Jak dobrze rozciągnąć zmobilizować zgięcie grzbietowe, ile, jak i co. Co myślisz o wpływie diety, środków na trądzik? Czy miałeś z tym problem, pomagałeś komuś z tym? Czy kuracja izotekiem to jedyne sensowne rozwiązanie? Izotek to myślę jest takie jedno z ostatecznych rozwiązań, nie? Izotek jest toksyczny. Wpływ diety i środków na trądzik jest bardzo indywidualny. Niektórzy na samym teściu po prostu wręcz obrastają, wyprysze, mi pryszcze na teściu nie wyskakują. Natomiast kiedy odstawiam teścia, to mi po prostu wyskakują. O wpływ diety, jak wiecie, ja teraz przestałem stosować nabiał, powolutku sobie dodaję jajka, sery i tak dalej. I wychodzi na to, że głównie tak reagowała moja skóra na laktozę, więc będę musiał teraz pokombinować z takim mlekiem bez laktozy i będzie ok. Natomiast poznikało mi to dosłownie wszystko. Też na początku myślałem, że to może być łojotokowe zapalenie skóry, ale nie było. Poschodziło wszystko, kiedy odstawiłem po prostu nabiał. I to poschodziło tak całkowicie do zera. A, jestem ładny. Żartuję, żeby ktoś nie myślał, że znowu narcyz, a może gwiazdorze, kurwa. Zatopianie i zatrzymanie sztangi. Zatopić sztangę można praktycznie w każdej federacji, natomiast zatopienie nie może wystąpić po komendzie góra. Czyli zatapiamy, zatrzymujemy, jest góra, wyciskamy. A niektórzy robią tak, że zatrzymują, zatapiają, pada góra, a on dobija jeszcze bardziej i wyciska. To jest zabronione wszędzie. Czy na sterydach można powiększyć penisa? Nie, nie można powiększyć penisa. Natomiast no, na sterydach, zależy jakich, bo deka solo jest zła, ale na sterydach penis jest powiedzmy częściej nieposłuszny, w sensie w tej pozytywnej, w pozytywnym znaczeniu. Ciągłe stójki, wiecznie nabity totalnie i no jest to niekiedy po prostu męczące. Natomiast jaja się kurczą na testosteronie i to wie każdy, ale jest to efekt odwracalny. To jest tak zwana atrofia jąder, bo przestajemy produkować własny testosteron, jądra się nam troszeczkę kurczą, robimy odblok, jądra wracają do normy. Nie przeszkadza to zupełnie w niczym tak naprawdę. Na fiuta sterydy nie wpływają, chyba że deka, bo po dece samej solo nie staje. Eee,
Czy tracę kilka procent swoich możliwości przez to, że nie mam ścisłego planu treningowego i dokładnie wyliczonej diety? Otóż ja przychodząc na trening robię tak, żeby trenować to, co chcę trenować, a nie trenować to, co mam według planu, bo niejednokrotnie jest tak, że robię trening nie pod siebie. Mam w planie to, ja tego nie chcę robić i robię ten trening z dupy. A tak przychodzę danego dnia i mówię, kurde, mam ochotę zrobić siady. Robię siady i ten trening zawsze wychodzi. Dlatego nie trzymam się planów, co najwyżej trzymam się jakiegoś tam progresowania liniowego i tyle. Terere. Dobra, wiecie co, bo tego już jest dużo. HCG podczas cyklu co 6-8 tygodni jesteś za. Tak, jestem za. Wiem, że niektórzy negują używanie HCG podczas cyklu, ale według mnie jest to głupota. Warto zawsze sobie troszeczkę to podbijać, żeby potem mieć łatwiej przeprowadzić odblok. Jak mostek, to jak długo? No, 2-3 miesiące spokojnie. O. Za co musisz wykonywać pracę zwolenniczą? Było. Ja sobie to powycinam, wiecie. Czy lepiej się Infinity zbiera od seryjnej Z-ki, którą jeździłeś guby? Infinity piszemy z I na końcu, nie Y. Czy lepiej się zbiera? Ciężko mi powiedzieć, bo to jest kloc, a Z-ka jest mała i powiedzmy bardziej rwie. Nie? Zobaczymy, jak to będzie się zachowywało, jak będzie miało 4x4. Jaki największy ciężar miałeś na rękach? Pewnie trzymanie plus 400 kg wchodziło. Wchodziło 450 kg, robiliśmy negatywne opuszczanie z sebą. Mój ojciec nie wyciskał. Vlogów spraw społecznych po co? Co z Car Audio? Otóż napisali do mnie, pytali, czy zrobię im recenzję. Odpisałem im i oni teraz milczą, ale myślę, że milczą, bo strzelili gafę, bo oni robią do Hond, a nie przemyśleli, że Radio w Infinity to jest cały wielki panel i musieliby od nowa takie coś robić. Jaki jest koszt prowadzenia przez ciebie na całą redukcję? Ja redukcji nie prowadzę i ludzi też już coraz mniej prowadzę, bo wolę zająć się sekcją. Młodzieżą, osobami, które chcą to robić, niż indywidualnie do kogoś podchodzić. Zrobić sobie zajęcia grupowe 4 razy w miesiącu i tyle. Zrobić składkę klubową i być dostępny dla każdego. Nie flokuj tego, bo to nie rajdówka. Nie, dlaczego? Flokowanie mi się akurat podoba, a mam zamówione ładne dywaniki do auta. Myślę, że też znowu wywołam gówno burzę, ale trudno. I wtedy będę też flokował tą deskę, bo nie ukrywam, że troszeczkę ona kole w oczy. Kurde, niektóre są pytania bardzo długie i nie chcę ich tutaj wrzucać, więc jak będą takie długie, to będę odpisywał po prostu pod pytaniem. Czy interesuje się polityką? Nie, zupełnie się nie interesuje. Coś na wypadające włosy po cyklu polecasz? Nie wiem, bo ja mam ogólnie tak gęste włosy i dużo włosów, że nie interesowałem się tym nigdy. Wypadające włosy są przyczyną konwersacji. No, DHT, wysokiego DHT, który oczywiście z testosteronu się bierze. Nie wysokiego testosteronu, tylko wysokiego DHT. Czy wale czasem konia? No jak normalny facet, zdarza się. Czy śledziłem poczynania Larry'ego Wellsa? Larry Wells jest chorym koniem. Ja jestem ciekaw, kiedy on się rozwali. To, co on robi, jest niesamowicie mocny i jednocześnie wygląda na niezniszczalnego. O, dobra, dojechaliśmy do końca pytań, więc tyle z mojej strony. Jadę zobaczyć, bo oni tam z warsztatu dzwonią. Pewnie hammer już jest przygotowany, wyczyszczony i będzie robiona konserwacja. Narka.
Zmiana planów. Hammer nie jest przygotowany. Po ściągnięciu dwóch nadkoli wyszło, że grubo, że auto będzie robione dłużej. Trzeba zrobić blacharkę, niestety. Mam zgodę od Big Mike'a, żeby to nagrywać. Powiedział, że on nie ma zamiaru niczego ukrywać, że będzie, jeżeli go będzie kiedyś sprzedawał, to będzie rzetelny sprzedawcą. Pokaże, co było zrobione. Ale mówi, że jak go zrobi, to i tak sobie go prawdopodobnie zostawi na dłużej, więc warto zainwestować. Nie przeraźcie się, bo widok jest naprawdę taki plus 18. Ale stopniowo, jak będą leciały odcinki, będziecie widzieli, co jest zrobione i jak to będzie wyglądać. Z tym, że to trochę potrwa.